Cześć kochani, gotowi na zimowy odcinek, w którym to laleczki Lost Surprise zabiorą Was na prawdziwy kulik. U nich już zawitała zima, są ferie zimowe, więc mogą się dowoli bawić na śniegu. Niech każdy z Was na dole w komentarzu szybciutko napisze ferie zimowe. Może wówczas Wy też będziecie się świetnie bawić. Zostawcie kciuki do góry i zapraszam Was do oglądania. Drogi z drogi, uwaga, odśnieżam okolice. Muszę zrobić miejsce na sanki. Zaraz zacznie się tutaj wielki kulik. Z drogi uciekać, nadjeżdżam swoją spychaczką. Laleczki Lost Surprise będą zachwycone, gdy zrobię tutaj taką fajną drogę. Może kilka zakrętów, slalom, pętelkę, a zaraz potem będą śmigać saneczki. Nie, o nie, czy uda mi się wyhamować? O rany, w ostatniej chwili. Spójrzcie tylko na to. Prawie bym zabiła tego bałwana. O rany, stoi na samym środku. Saneczki będą musiały go ominąć. Dobra, koniec tego odśnieżania. O, dobra, stoję już tutaj sobie przy moim pojeździe. Zaraz przyczepię do niego saneczki, no i zrobimy wielki kulik. Tylko, gdzie są moje sanki? Aha, no i gdzie są wszyscy zaproszeni na ten kulik? Ojej, sanki na szczęście się znalazły. Już się bałam, że nic z tego nie będzie. Sanki są ekstra i mam je w różnych kolorach. Różowe, pomarańczowe sanki, czerwone saneczki. Każda z laleczek będzie mogła sobie coś wybrać. Jeszcze jedne granatowe, różowe, jakby ktoś też chciał na takich pojeździć. No i jeszcze jedne granatowe. O rany, utknęłam wśród sanek. Muszę się stąd jakoś wydostać. O, chyba tutaj bokiem. No i czekam teraz na dziewczyny, na moje przyjaciółki. Cześć, już jestem. O, przepraszam Cię za spóźnienie, ale musiałam zjeść obiad. Ale ładnie, tutaj jest wszystko przygotowane. To są Twoje sanki? Będę mogła sobie wybrać kolor? Cześć, ale pięknie wyglądasz. Jak zwykle świecisz się i mienisz z daleka. Brałam się wyjątkowo, specjalnie na ten kulik. Mam nadzieję, że zabawa będzie ekstra. No pewnie, że będzie. Ja prowadzę pojazd, moją wielką spychaczkę. Będę odśnieżać, a Ty sobie wybierz kolor saneczek. Które tutaj sanki najlepiej do mnie pasują? O rany, wiecie co? No chyba jednak te czerwone. To będą moje saneczki. Ojej, jedna osoba do kuligu to troszeczkę mało. Dziewczyny, gdzie Wy jesteście? Co się dzieje? Dlaczego jeszcze nie przychodzicie? Już jestem. Przepraszam, ale nie mogłam wyjść z domu bez okularów. Bez nich przecież nic nie widzę. Przepraszam, biegłam całą drogę. Wiesz co? Jestem gotowa na ten wielki kulik. Kolejna piękna brokatowa laleczka, która do mnie przyszła. No to ekstra. Słuchaj, no Twoje okulary są super. O, dzięki. No ale naprawdę, bez nich to ja nic nie widzę. Nawet bym nie mogła wsiąść do saneczek. A propos, to gdzie są sanki? No tutaj leżą. Wybierz sobie, na który chcesz jechać. Granatowe nie. Są za ciemne. Pomarańczowy kolor? Też nie. Wiecie co, nie lubię koloru pomarańczowego. O, jest mój ulubiony kolor. Zupełnie jak moje okulary. Różowe saneczki należą do mnie. O, są nawet dwie pary. Zaczynają się saneczki wypełniać, ale nadal zostało ich tutaj jeszcze dosyć sporo. Lol Surprise! Zapraszam Was na kulik. A Wy dzieciaki? Napisaliście już na dole w komentarzu ferie zimowe? Bo może przez to, że nie zapisaliście tego, to nikt nie chce teraz do mnie przyjść. Ojej, chyba się udało. Czyżby to jakaś cała rodzinka się do mnie zbliżała? O rany, żeby tylko saneczek starczyło. Ojej, zobaczcie, przecież to moja przyjaciółka, Miss Punk. Jak ja mogłam jej nie poznać? O, proszę bardzo, przyprowadziła swoje zwierzaki. No i oczywiście swoją młodszą siostrzyczkę. Pomyślałam, że zabiorę ze sobą całą rodzinę. Chyba nie przeszkadza Ci to, prawda? Znajdzie się tutaj dla nas miejsce. O, cześć! Dawno Cię nie widziałam. Super, że przyszłaś. O, co za czułe powitanie. No witaj. Buziaczki dla Ciebie. Wiesz co, nie mogłam się doczekać tych ferii zimowych.
Powiedziałam, że ty na pewno wymyślisz coś ekstra. No pewnie. Kulik to wielka atrakcja, szczególnie gdy jest mnóstwo śniegu. Jak to dobrze! Jakie wielkie szczęście, że zostały tylko 4 pary saneczek. Idealnie dla mojej siostry, zwierzaków i dla mnie. No, kolor nie ma znaczenia. Myślę, że każdy z nas wybierze coś fajnego. Uwaga, uwaga! Czas zacząć wielką zabawę. Czas świętować ferie zimowe. Dziewczyny, zaczepiamy saneczki i pędzimy, pędzimy przed siebie. Mam nadzieję, że spodoba wam się ta atrakcja. No i oczywiście, że będziecie chciały jeszcze więcej. Wszystko przygotowane. Laleczki już czekają, aby ruszyć na swoich sankach. Tak więc zacznijmy właśnie od saneczek i przyczepmy je do naszego pojazdu. To będzie bardzo proste. Wystarczy tutaj wszystko ze sobą zaczepić. Saneczki za saneczkami. Ujej, zobaczcie, jak się tutaj długo robi. Jeszcze kolor czerwony. No i oczywiście różowe saneczki dla naszej różowej laleczki. Wow, czy wy to widzicie? Saneczek normalnie nie ma końca. No to czas teraz poukładać do środka nasze laleczki. Na początek pójdzie nasz Bobasek, malutka siostrzyczka Miss Punk. O, ona wiecie co? No może lepiej jak się tutaj nawet położy, będzie dla niej bezpieczniej. Teraz może zwierzak Skunks jest już gotowy. Jedziemy dalej. Tutaj powinna się właśnie zmieścić teraz Miss Punk. Zostało jeszcze trochę saneczek. A do granatowych ponownie wskakuje Skunks. Przesuwamy dalej, wszystko bardzo ostrożnie. Czerwone saneczki, pamiętacie do kogo należały? Oczywiście do brokatowej Heartbreaker. O, wiecie co, może ją... musimy jakoś jej rozłożyć nóżki. Może ją jakoś tak ułożymy. O, w ten sposób. Chociaż boję się, że może polecieć do tyłu. I na końcu jeszcze różowe sanki. Dla naszej różowej laleczki. Jej również rozłożymy tutaj nogi. I może ją jakoś, o, w ten sposób ułożymy. Wszyscy przygotowani, zobaczcie tylko na to. No a z przodu kierowcą oczywiście będzie ta oto nasza laleczka. Ona również sobie tutaj usiądzie. No i zaczynamy zabawę. Uwaga, uwaga, kochani! Proszę się bardzo mocno trzymać! Będę jechać na początku powoli, ale może później troszeczkę przyspieszę. Więc jeżeli wszyscy są gotowi, no to ja odpalam moją maszynę, no i ruszamy! Mocno się trzymają? Podoba wam się? Dajcie mi znak albo jakiś okrzyk radości. No i zwróćcie uwagę na prawo, bo tam znajduje się gigantyczny bałwan. Super, super, świetna zabawa. Szybciej, szybciej, szybciej. O, mi też się bardzo podoba. No, ale nie musimy jechać aż tak szybko. Boję się, że spadnę. To spróbuj na leżąco. Wtedy jest jeszcze lepiej. Przynajmniej na 100% nigdzie stąd nie wypadnę. A gdzie jest ten bałwan? Muszę go zobaczyć. Gdzie on jest? Właśnie tutaj, dziewczyny. Zobaczcie, jaki gigantyczny. Wow, ale super. Możemy go zobaczyć z bliska. Zobaczcie. Ale fajny. Dziewczyny, chyba już koniec na dzisiaj. Zaczyna się robić ciemno. No i zaczyna mocno padać śnieg. Chyba lepiej będzie, jak weźmiemy saneczki do domu, no i jutro jeszcze tutaj wrócimy. O, ekstra! Słuchaj, ja na pewno znowu zabiorę całą swoją rodzinkę. Moim skunksom i siostrzyczce bardzo się podobało. Od razu zajmuję miejsce na samym końcu, chociaż najmocniej tutaj rzucało, ale mogłam się wygodnie położyć. Taka pozycja jest idealna. To jak, dziewczyny? Czas na ostatnią przejażdżkę. Trzymajcie się mocno. Bo śnieg mocno pada. Jedziemy do domu. W
wprost do naszych pokoi. Moi drodzy, to już koniec na dzisiaj. Ja Wam powiem szczerze, że bawiłam się świetnie. Myślę, że laleczki LOL Surprise genialnie wyglądają w tych saneczkach. No i one również miały świetną zabawę. Tak więc, jeżeli Wy macie ferie zimowe, piszcie mi to na dole w komentarzu. Jeżeli lubicie LOL Surprise i lubicie zabawę na śniegu, zostawcie kciuki do góry. Pamiętajcie na mojego Facebooka bajkowo, ponieważ tam zamieszczam bardzo dużo zdjęć moich laleczek. Możecie się szybciej dowiedzieć, jakie niedługo będą filmy opublikowane. Jest Was tam niestety mało, ale zajrzyjcie. A jak nie macie swojego Facebooka, to poproście rodziców, aby zalajkowali ten profil. Do usłyszenia, kochani. Pozdrawiam Was. Pa, pa!